Czas, który spędziliśmy razem z ogniskami, z, głównie z Francji, ale też z Belgii, e, był naprawdę czasem niesamowitym. Doświadczenia e, kościoła żywego, kościoła e, pełnego ducha, pełnego radości, e, tego by właśnie iść w świat e, tam, gdzie go, e, gdzie go jeszcze nie ma, gdzie nie ma Chrystusa, gdzie nie ma wiary. E, szczególnie właśnie też do tych, którzy. E, są jeszcze młodzi, i być może nie spotkali na swojej drodze kogoś, kto by mógł im jakoś pomóc, pokazać naprawdę miłość Boga, który żyje tu pomiędzy nami. Bardzo dużo doświadczeń, właśnie dzielenia się, wymiany jak ogniska działają z młodymi nie tylko dla młodych, ale właśnie z młodymi. By właśnie ten Kościół szedł w świat, by pokazać, że Chrystus żyje, że z zmartwychwstał. Też możliwość pokazania ogniskom francuskim kościoła w Polsce, Kościoła w Polsce, tradycji, kultury, piękna naszej ojczyzny. Poprzez mieliśmy występ zespołu z sąsiedniej wsi, więc też był. Tańce polskie, pieśni, tań, pieśni polskie, różne tradycyjne dania i właśnie wprowadzanie, na przykład, właśnie dania wigilijne, że jest taki zwyczaj. Więc takie bardzo ubogacające też dla nich, że, że coś takiego jeszcze jest żywe u nas w Polsce. Też piękne doświadczenia, bo było nie tylko były osoby z, z ognisk, ale też byli młodzi. Poza ogniskami, którzy są jakoś tam związani, ale którzy normalnie żyją w świecie i być może kiedyś będą członkami wspólnoty albo będą odnajdywać swoje powołanie. Często właśnie ogniska służą też w odkrywaniu drogi swojego życia, swojego powołania, tam gdzie naprawdę mają być posłani i mają żyć swoim życiem, swoją prawdą, swoją miłością. Doświadczenie to też, to też było takim pięknym doświadczeniem rodziny, jednej wielkiej, pięknej rodziny, z różnymi problemami, oczywiście, też właśnie z trudnościami, z tym, co, z, czym, z czym się teraz kościół boryka. I właśnie jak też zaradzać czemuś takiemu, jak unikać jakichś dziwnych zachowań czy dziwnych sytuacji. Więc to też było częścią tego spotkania. Myślę, że zostanie we mnie wielka radość po tym spotkaniu, pragnienie właśnie działania z młodzieżą w świecie, tak by im właśnie pokazywać w prostocie i w świadectwie, myślę, bardziej niż w słowach, to, że Chrystus żyje, że jest obecny pośród nas.